Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kosakowo. No jesteśmy na... Oj, odwrotnie. O, jesteśmy na piątym locie treningowym. No pogoda dzisiaj jest troszeczkę inna. W tej chwili jeszcze jest minus 1 stopień. Rano było bardzo rzeźko. Woda pozamarzała w pojnikach. Tu jak jechałem, to te wszystkie rowy melioracyjne praktycznie też zamrożone. No jesteśmy, no mówię, tak jak mówiłem, na tym piątym locie treningowym, czyli no czekają nas jeszcze prawdopodobnie dwa, czyli jeszcze jeden trening i lot finałowy. To też mówię, będziemy planować w miarę możliwości, tak jakby, żeby było tym gołębiom, żeby była ta możliwość powrotu tych gołębi, no. Czyli miejmy nadzieję, że może jeszcze śnieg spadnie, bo dzisiaj wszędzie w Polsce pokazują, że tam w górach, że śnieg sypie mocno. Może u nas też się coś pojawi, jeżeli się pojawi śnieg, to też jeszcze będą musiały mieć jeden locik krótszy w śniegu, żeby się jakoś do tego znowu muszą przyswoić, zaaklimatyzować. Czyli za chwilę będziemy tutaj startować. O, a tu patrzę, jeszcze mamy grzybki. A proszę, co za zima. A to są haluksy, no. Halucynogenne grzybki. Jeżeli ktoś je zna, no nie proponuję, ale trzeba odpowiednią ilość zjeść, to mamy niezłą zabawę. Ale to inna para kaloszy. Czyli zaraz startujemy. No jeszcze mamy tutaj około 4-5 minut, czyli sobie jeszcze chwilę pogadamy. Na liście widać, że troszeczkę gołębi ubyło, choć zaraz się zapełnia lista. Tam niektórzy po prostu zapomnieli zapłacić, no teraz wpłacają i się zapisali od nowa. Parę wpisów, parę takich osób było, które po prostu w tym sezonie sytuacja życiowa też im tam się zmieniła, czyli no niestety nie dadzą w tym na tą dziesiątą już edycję i miejmy nadzieję, że się im sytuacja unormuje i w innych latach będą uczestniczyć. Czyli mówię, praktycznie lista zaraz się zamknie i ewentualnie tam jakieś dwie drużyny rezerwowe, bo później też to różnie może być, czyli ten temat będziemy mieli zamknięty. O, pogodę mamy, mówię, piękną, ja lubię z tego miejsca puszczać gołębie, ja w ogóle uwielbiam to miejsce. Tu na dole mam jezioro, tam za tą miejscowością mam jezioro Żarnowieckie, czyli tu gołębie będą musiały też pokonać troszeczkę inny teren, bo nie dość, że dwa czy trzy pasma takie leśne, gdzie może je czekać różnie, to jeszcze muszą przelecieć przez jezioro. Tam są, tam jest gniazdo sokołów, bo tam kiedyś monitorowali nawet to gniazdo, ale no nie wiem, no zobaczymy. No muszą walczyć. Każdy lot może być inny. To nie jest powiedziane, że poprzedni był, no, dla mnie z zaskoczeniem, rewelacyjny lot był. Gołębie miały, nie dość, że miały pod wiatr, wszystkie się zameldowały w domu, no to mówię, już było dosyć chłodno, zimno, rewelacyjnie leciały, prędkość miały super, no chociaż tam jest troszeczkę przekłamanie, bo je 5 minut prędzej wówczas puściłem, ale ta prędkość na pewno była ponad 1500. Przy tej pogodzie, przy tym wietrze niesprzyjającym, naprawdę było super. Tak, tutaj praktycznie mamy, o, możemy je praktycznie za minutę puszczać, czyli je zaraz sobie tu przygotuję i one polecą do domu. O, to jak mówię, dzisiaj jest, też jest pod wiaterek, ale ten wiaterek jest dzisiaj zdecydowanie mniejszy. Czuć go, ale mówię, no jest, to praktycznie jest nieodczuwalny w porównaniu do tamtego, który był. No ale jest.
jest. Czyli startujemy. Niby nie ma takiego mrozu, ale przez te parę minut nagrywania naprawdę palec mi zmarzł. Miejmy nadzieję, że z tego lasu tu żaden łobuz nie wyskoczy. Muszę sobie przygotować tutaj w razie czego nasz sprzęt. O, dobra. Czyli startujemy. Muszą lecieć w tamtą stronę. O, tu jeszcze jakieś dwa. A jeszcze tam siedzą dwa, ja muszę wygonić. Nie wiem, dzisiaj mówię co, każdy lot jest też inny, one niektóre nie, nieraz nie chcą wyskoczyć. Wiesz, mówię to różne. To różnie w tamtą było, jak je góry pogonił. Albo to obcy chyba go w ogóle, bo mówię, w tej chwili nie są one, nie są one wkładane na antenę, czyli dopiero na antenie je na lot ten finałowy zrobimy. O, tam daleko są, tu idą. A tu jest ten jeden. Bazęga. Chyba, że nasz, albo mówię, no nie są sprawdzane jeszcze. Idą ładnie wysoko. O, a ten do nich dołączył. No praktycznie nie dołączył, do nich odbija. Drugą stronę. O! A nie. Już są prawie razem. Tak, i dołączył do nich. No mówię, muszą lecieć w tamtą stronę. Tu zawsze jak się puszcza te gołębie, one kilka kółek robią. Podejrzewam, że to zawsze jest to, że na dole jest to jezioro. I to od lat tak robią. Nie lecą od razu, zawsze jest 2-3 koła. I wtedy nabierają kierunek, tak jak teraz prawdopodobnie nabrały kierunek i będą leciały ostro do domu. Nie, jeszcze jedno. Mówię, tam na dole jest jezioro, czyli podejrzewam, że to jest przyczyną tego. Dobra, my startujemy. Do usłyszenia. Dobry lot.